poczucie zasługiwania to taki bardzo ciekawy temat w rozwoju osobistym. Wiemy o nim, ponieważ bardzo często spotykamy się z afirmacjami typu zasługuje na miłość, zasługuje na pieniądze. I wiemy, że poczucie zasługiwania jest takim ogromnie ważnym elementem w pracy nad podnoszeniem poczucia własnej wartości. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na jeden ciekawy aspekt zasługiwania, taki trochę jakby inny, bo ten pierwszy jest nam wszystkim dobrze znany. Zasługuję na miłość, ponieważ jestem wartościową osobą. Zasługuję na miłość, ponieważ tak naprawdę wystarczy, że jestem. Ale właśnie, bardzo często w podświadomości mamy schowany taki wzorzec, bardzo stary, często wbudowany jeszcze w dzieciństwie, wzorzec, który mówi, że musi istnieć taka specyficzna wymiana energii. Oznacza to, że żeby zarobić na przykład pieniądze, to trzeba się napracować. I to jest wzorzec, który bardzo często spotykam, chociaż jest on głęboko ukryty, natomiast jakby nie do końca zdajemy sobie z niego sprawę. Czasami pracując nad takim przekonaniem, które mówi, zasługuję, bo jestem, wystarczy, że jestem, usuwamy automatycznie wszystkie wzorce, a więc również i ten, o którym dzisiaj tutaj opowiadam. Ale nie zawsze się to udaje. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ często jest to w istocie przekonanie mocno świadome, mocno zakorzenione w naszej świadomości. Uważamy, że powinniśmy być pracowici. Uważamy, że aby mieć na przykład jakieś pieniądze, no to trzeba iść do pracy. Nie można leżeć sobie do góry brzuszkiem, a pieniądze będą sobie same płynęły na konto. Tymczasem tak jest. W rzeczywistości wiemy, że tak jest. Ja znam kilka takich osób, a myślę, że nawet więcej niż kilka, może kilkanaście, które nic nie robią, a pieniądze im pracują, pomnażają się, płyną im na konto. Wy też znacie. Oczywiście, że są takie osoby. No dobrze, ale jeśli takie osoby istnieją, to one zaprzeczają temu, że aby zarobić pieniądze, trzeba pracować. I od razu chcę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, nie próbuję Was przekonać, że mamy nie pracować. Nie, nie, to nie o to chodzi. Każdy z nas zszedł tutaj na ziemię ze szczególnym talentem, co oznacza, że mamy te swoje talenty realizować. Mamy odnaleźć swoją ścieżkę, odnaleźć swoją pracę życia i dawać z siebie jak najwięcej światu i również dla własnego rozwoju. Ponieważ wtedy, kiedy realizujemy się twórczo, realizujemy przede wszystkim siebie. To jest źródło naszego samospełnienia. Więc ten temat jest jakby dla mnie oczywisty. Natomiast zauważyłam, że ludzie czasami mówią tak, no chciałbym zarabiać przykładowo 15 tysięcy, no ale przecież nie mam odpowiedniego wykształcenia. Mogę zatem zarobić tylko 3, 4, 5 tysięcy. To są takie szklane sufity, które sobie sami ustawiamy. A teraz, gdybyście przez chwilę pomyśleli, wyobrazili sobie taką sytuację, w której ktoś pracując w biurze, pracując przy komputerze, ktoś, kto ma wyższe wykształcenie, pracuje sobie spokojnie i zarabia 4 tysiące miesięcznie. Mówimy tutaj oczywiście o naszych polskich realiach. Zarabia sobie 4 tysiące miesięcznie. Tymczasem w innej firmie, która dysponuje jakby zupełnie innymi możliwościami, inna osoba, która robi dokładnie to samo, może nawet ciut mniej, zarabia 8 tysięcy, a w jeszcze innej firmie osoba, która wykonuje podobne zadania, zarabia 12 tysięcy. Być może ich stanowiska mają inne nazwy. Chodzi mi tutaj o wkład pracy, wkład energii i oczywiście odpowiednie do tego przygotowanie. To, o czym mówię, jest bardzo powszechne. Oznacza to, że tak naprawdę to my sami określamy mocą swojego umysłu, na ile jesteśmy gotowi. Bardzo często, zarabiając te przykładowe, oczywiście 4 tysiące, gdzieś w głębi duszy wyobrażamy sobie, no, że przecież w takim zawodzie czy na takim stanowisku nie możemy zarobić więcej. Albo inaczej, że robiąc to, co robimy, nie możemy zarobić więcej. Tymczasem możemy. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Mówię o tym dlatego, że bardzo często ludzie przekładają ilość włożonej pracy na to, ile zarabiają. I ktoś, kto właśnie sobie
siedzi wygodnie przy tym komputerze, coś tam oczywiście bardzo uczciwie i rzetelnie robi, jakby ma świadomość, że on nie może zarabiać tyle, ile ktoś, kto jest prezesem jakiejś firmy, czy prezesem jakiegoś stowarzyszenia, czy kimś tam po prostu, kto wykonuje inne działania. I nie wie, że ten prezes, cudzysłów tutaj, bo ja nie mam nic do żadnego prezesa, i nikt jakby nie zdaje sobie sprawy, że ten prezes może wykonuje o wiele mniej tych działań, że ma o wiele więcej wolnego czasu, że w gruncie rzeczy wcale nie wkłada więcej wysiłku. Patrząc też w drugą stronę, zwróćmy uwagę, że najciężej pracują osoby pracujące fizycznie. Osoby pracujące fizycznie wcale w naszym kraju nie zarabiają najwięcej. Tu oczywiście nie ma znaku równości, wszystko zależy od wykonywanego zawodu. Niemniej jednak, gdybyśmy tak chcieli przyłożyć jakąś taką miarkę do tego i powiedzieć, ten daje z siebie tyle wysiłku, ten pracuje tyle godzin, a ten ma takie wykształcenie, i postawić przy tym nasze zarobki, to zobaczycie, że tu nie ma żadnego schematu, nie ma tutaj żadnej prawidłowości. Oczywiście, że są zawody wynagradzane mniej i są zawody wynagradzane bardziej. Natomiast jest to bardziej związane chyba ze specjalizacją niż z wysiłkiem wkładanym w określoną pracę. I oczywiście z jednej strony warto się uczyć, warto zdobywać takie wykształcenie właśnie specjalistyczne, które otwiera nam drogę do ciekawego zawodu, do zawodu, w którym będziemy się spełniać, w którym będziemy rzeczywiście odczuwać ogromną satysfakcję z tego, co robimy i który też przyniesie nam sporo pieniędzy. Natomiast niezależnie od tego, zwróćcie uwagę, że wcale nie trzeba pracować bardzo ciężko od świtu do nocy, żeby zarobić dużo pieniędzy. I do tego zmierzałam. Zasługujemy na pieniądze i zasługujemy na dobrobyt. I jeśli ten wzorzec mamy w sobie mocno osadzony, to jesteśmy w stanie przyciągnąć tyle pieniędzy, ile oczekujemy, pomimo że nie wkładamy nie wiadomo ile pracy. Bo to nie jest tak, że ktoś, kto pracuje 14 godzin, zarabia więcej od tego, który pracuje 5 godzin dziennie. To tak nie działa. Wiecie o tym równie dobrze jak ja. A zatem temat zasługiwania, na który chciałam dzisiaj zwrócić uwagę, to wyjście poza wszelkie tego typu schematy, które mówią, jeśli chcesz być bogaty, to musisz włożyć mnóstwo pracy. To nie tak. Trzeba włożyć dużo energii, dużo wiary w siebie, wysokie poczucie własnej wartości, trochę pracy nad zmianą, uzdrawianiem wzorców, to na pewno, ale niekoniecznie ten czysty fizyczny wysiłek. Ważniejsze jest mądre działanie niż działanie przeliczane na wiele, wiele godzin.